Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Miał być w poniedziałek, będzie we wtorek. Takie dosyć zaskakujące przełożenie pod koniec tygodnia przyjazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych. To się często zdarza? Tak, pamiętajmy, proszę państwa, że to jest, że obok nas toczy się wojna, są to kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim. Zresztą jego przyjazd wieczorem, bo tak był planowany w poniedziałek, miał charakter jedynie z redukcji tego różnicy czasu, wiadomo, 9 godzin. Żeby prezydent się wyspał po prostu. No tak? Po prostu, żeby był w pełni, wiemy, że nie jest też osobą już witalną, powiedzmy, wiekowo, więc potrzebuje takiej regeneracji, a nierzadko się przemieszcza, to jest od jakiegoś dłuższego czasu jego pierwszy taka wizyta dłuższa, znaczy, o ile pamiętam, od lata tamtego roku. Więc no, te względy oczywiście są ważne, ale obserwujemy całą zresztą ofensywę dyplomatyczną, bo wczoraj się zakończył ważna konferencja w Monachium, gdzie była właśnie pani wiceprezydent, był Blinken, czyli zastępca, był sekretarz stanu, oczywiście była cała, można powiedzieć, administracja, która czeka na Bidena, który uzupełni jego delegację właśnie w Warszawie jutro. Czyli można powiedzieć, że on czekał też na ustalenia końcowe tej konferencji, po to, nie, by się do nich odnieść? Może nie, ta konferencja ma charakter raczej taki kurtuazyjny, ona się odbywa co roku. Bardziej może czekał, aż wybrzmią, powiedzmy, te tezy, które padły, a przede wszystkim na pewno ważne informacje o Chinach, tak, że Chiny dostarczają tak zwane lethal weapon, czyli po prostu zabójczą broń dla Rosji. To nie jest amunicja, ale wszelkiego rodzaju już wyrafinowana broń i ewidentnie są zaangażowane po stronie rosyjskiej. To na pewno ustawia nieco inaczej to, co się dzieje też w Stanach Zjednoczonych, to znaczy te wszelkie próby testowania wytrzymałości opinii publicznej. Nie wiem, czy państwo śledzą, ale Amerykanie już zestrzelili prawie 5 obiektów tak zwanych latających, nie wiadomo do końca, od balonów po wszelkiego rodzaju konstrukcje, które nagle się pojawiły w przestrzeni amerykańskiej, w przestrzeni powietrznej oczywiście. Więc odbywa się na pewno jakiś rodzaj testowania Stanów Zjednoczonych przez Chiny, tak. Biorąc pod uwagę oczywiście zarzewie konfliktu, przede wszystkim krytyczną sytuację, która ma miejsce teraz na froncie wschodnim ukraińskim, gdzie ewidentnie rozpoczęła się taka powolna, destrukcyjna, typowo rosyjska, czy powiedzielibyśmy nawet radziecka ofensywa, to znaczy takie przejście armii radzieckiej i pozostawienie po sobie zgliszczy tylko, tak? Więc za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Takie parcie, no i psychologiczne oczywiście, bo to na pewno robi wrażenie na przeciwniku, że no, takie nieuchronne spotkanie się z wrogiem i no zobaczymy, jak ta ofensywa wojskowa oczywiście będzie wyglądała, ale te zachowania amerykańskie są proporcjonalne oczywiście do tego, co się dzieje na froncie. Ale przepraszam, panie doktorze, ale czy dla Stanów Zjednoczonych ważniejsze są Chiny i to napięcie z Chinami, czy sytuacja w Europie, wojna na Ukrainie? Wszystko jest ważne teraz, ponieważ widzimy, że Chiny dokładnie obserwują, co się dzieje i wyciągają wnioski, tak? Więc te wszelkie obiekty, które dzisiaj latają, są wysyłane, tak, w okolice Alaski czy sfery Ameryki Północnej, która zawsze uchodziła za bezpieczną. Są takie poczucie bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże, zwłaszcza przestrzeni powietrznej. No tam raz tylko zamknięto, jak za naszych czasów, przestrzeń powietrzną po ataku 11 września 2001 roku, pamiętacie państwo. Więc jeżeli nagle pojawiają się tego typu nieprzewidziane, oczywiście nie zagrażające jak na razie, bo to są, mają charakter ewidentnie szpiegowski, czy właśnie tego typu pewnej presji wywołania, no to otwierają się pewne i w społeczeństwie, tak, pewne lęki, tak, czy no i ta czujność amerykańska też. A z jednej strony jest to granie na kilku frontach, tak, właśnie Tajwan, tak, niedawno eskalacja, Ukraina, no i obecne zachowanie właśnie, no ewidentnie widzimy, że buduje się jakiś rodzaj osi państw, byśmy powiedzieli, autokratycznych czy autorytatywnych, tak, gdzieś wokół Chin, które przyciągają właśnie Rosja, Korea Północna, Iran, Syria. A co prezydent przywiezie dla nas, Polaków?
No, przede wszystkim wsparcie i pokazanie, że dzisiaj Polska może odegrać bardzo ważną rolę. Jesteśmy ewidentnie liderem w tej części Europy, stąd to spotkanie, proszę zauważyć, bo mógł przecież wybrać właśnie świetną okazję, mógł wybrać Monachium właśnie, o której wspomniałem, konferencji, która się zakończyła. Mógł wybrać Helsinki, gdzie przecież Finlandię, Sztokholm, gdzie państwa nowo przyjęte państwa w zasadzie już do NATO, czy Pragę, tak, ale wybiera Warszawę, raz, żeby właśnie podkreślić te chyba najlepsze do tej pory bilateralne relacje polsko-amerykańskie. One są w końcu, byśmy powiedzieli, partnerskie, tak. Oczywiście proporcjonalnie do ważkości krajów, tak. Zawsze będziemy tym średnim państwem w Europie, ale one są w końcu partnerskie, ponieważ jesteśmy traktowani poprzez swoją rolę, tak, jaką dzisiaj odgrywamy, przynajmniej od roku. No i to potwierdza spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki, czyli gdzie Polska jest wraz na takiego lidera państw Międzymorza, czy Trójmorza, jak tej formuły. Jest to, może byśmy powiedzieli, taki nowy oddech dla NATO, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo dziś ewidentnie widzimy, że Europie potrzeba przede wszystkim bezpieczeństwa. Jest dobrobyt, jest oczywiście radzenie sobie z kryzysem, tak, ale przede wszystkim potrzeba Europie dziś bezpieczeństwa, czego sama nie jest sobie w stanie zapewnić. I ten dzisiaj najbardziej, byśmy powiedzieli, najpotężniejszy sojusz, jakim jest właśnie Sojusz Północnoatlantycki, który rozszerza się w przypadku właśnie wojny na Ukrainie, daje gwarancję, tak, że on nie rozszerzy się, przynajmniej daje gwarancję bezpieczeństwa dla członków NATO. Ale czy z drugiej strony można powiedzieć, jak to często się słyszy w opiniach różnego rodzaju komentatorów, że w Stanach Zjednoczonych jest rodzaj swego rodzaju rozczarowania postawą Niemiec, Francji i stąd jakby położenie większego akcentu na rolę Polski. Tak, oczywiście. To też miejmy tutaj proporcje. Nigdy nie zastąpimy najsilniejszych, to jest różnica potencjału. Tak, najsilniejszej gospodarki ekonomicznej, którą są Niemcy. Zresztą nasze największe obroty dzisiaj to handlowe są z Niemcami, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, zresztą każdy rozsądny i racjonalnie patrzący dzisiaj obywatel Europy czy Polski widzi, że dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo panie rektorze, gdyby Ukraińcy dzisiaj, czy rok temu dokładnie, liczyli na pomoc Francji, Niemiec czy Europy Zachodniej, panie rektorze, prawdopodobnie ja i pan bylibyśmy dzisiaj mobilizowani, tak, a pod naszą granicą stałyby wycelowane w nas rosyjskie czołgi. Czy zresztą to zobaczcie państwo, w jaki sposób też to pojawiło się na wczorajszej konferencji monachijskiej, w jaki sposób Mołdawia jest dzisiaj dezintegrowana. W taki podobny sposób właśnie nieuchronności pewnej, tak, czyli przelatują nad Mołdawią, przelatują wszelkiego rodzaju rosyjskie pociski, padają właśnie jakieś, przelatują nagle nad jej przestrzenią powietrzną samoloty rosyjskie i jak ten kraj ma utrzymać swoją neutralność. Oczywiście dąży naturalnie do sojuszu, do Europy, chce być zjednoczony. Gdzie jeszcze, powiedzmy, rok temu, dwa lata temu takie prorosyjskie zachowania czy klimat był dosyć obecny w samej Mołdawii. Jak popatrzymy na samą Ukrainę, tak, gdzie jeszcze 2-3 lata temu Ukraińcy mieli pewne rozterki, tak, czy iść w kierunku demokratycznej Europy, NATO, czy pozostać jednak w obrębie wpływów rosyjskich. Co jest to w Białorusi? Zobaczmy, proszę państwa. W zasadzie tylko reżim Łukaszenki utrzymuje te naturalne właśnie dążenia obywateli białoruskich właśnie do jakiejś normalności i to, co obserwują właśnie z tej soft power, którą przyciąga ciągle Europa. Co też jest argumentem powtarzanym często przez Władimira Putina, przez Rosję, no, że NATO, że Stany Zjednoczone idą za daleko na wschód i stąd Rosja się musi bronić. No tak, to był pretekst taki formalny trochę, ale jak widzimy, w zasadzie odwrócił się o 180 stopni, to znaczy ta jego inwazja, ta jego wojna, na początku, przypomnijmy, tak zwana operacja specjalna, przyniosła całkiem odwrotny skutek, tak, to dzisiaj właśnie Finlandia, Szwecja zapukały do NATO, dzisiaj właśnie, jak wspomniałem, Mołdawia, budzi się Białoruś, być może inne kraje też już bardziej wysunięte w stronę Euroazji,
Azji. No, będą dążyć właśnie do sojuszu, który zagwarantuje jednak stabilność, przede wszystkim gwarancję praw człowieka, tak, jakiś komplementarny rozwój ekonomiczny i społeczny. Więc naprawdę przed nami bardzo ważne dni, nie tylko dotyczące tego konfliktu, ale dla naszego kraju, dla Polski. Na pewno jesteśmy wyróżnieni tym, bo nigdy do tej pory, przypomnę, aby prezydent Stanów Zjednoczonych w swojej pierwszej kadencji nie odwiedził kraju dwa razy. Owszem, zdarzało się, że podczas drugiej kadencji Obama, Clinton i bodajże Bush Junior odwiedzili nas, ale to z powodów tylko szczytów NATO. Czego jeszcze możemy spodziewać się po tej wizycie? Proszę zostać z nami, rozmowy jeszcze nie kończymy. Naszym gościem jest amerykanista dr Marek Kawa. Panie doktorze, a czy pan myśli, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma jakiś pomysł na zakończenie tego konfliktu na Ukrainie? No, ma pomysł. Może zadajmy sobie pytanie, co może zakończyć ten konflikt. To przede wszystkim jakieś dojście do ustaleń. Tak? Pierwsze to musi być inicjatywa ze strony ukraińskiej. Także to jest czas, kiedy możemy rozmawiać, tak, ze stroną rosyjską. Czyli prawdopodobnie zachowanie integralności Ukrainy, a z drugiej strony wyczerpanie się potencjału rosyjskiego, to znaczy właśnie tej całej ofensywy, tej całej koncepcji wojny, jak widzimy, której Putin się przygotowywał bardzo długo, a której nie odczytał Zachód, tak, który nie odczytał wolny świat. Nasi analitycy, powiedzmy strona polska, przewidywała, że coś może do tego dojść. Przypomnę sławetne słowa choćby prezydenta Kaczyńskiego dotyczące właśnie choćby inwazji w Gruzji. No ale ten, jak popatrzymy dzisiaj, jest właśnie już trochę mądrzejsi po faktach, to znaczy to, co się działo od Czeczenii po właśnie Gruzję, wcześniej Syrię, a teraz Ukrainę, czy w odniesieniu do Białorusi, to jest ewidentny plan powrotu, tak, do takiego rewizjonistycznego powrotu Putina do jednak prób mocarstwowości Rosji. Ale prezydent Francji mówi, że Rosja powinna być pokonana, ale nie zmiażdżona. No tak, tak. Zresztą jest to doktryna też amerykańska. To przypomnę, że właśnie oczywiście dzisiaj chyba płacimy za nią cenę, za tą doktrynę, bo utrzymanie przecież, tak zrobię bardzo taki daleki jednak, bym powiedział, powrót, to znaczy w 1990 roku, kiedy właśnie ważyły się losy byłego Związku Radzieckiego, przyszłej Federacji, no to właśnie utrzymanie tego takie trochę sztuczne, tą kroplówkę dali Amerykanie, tak. To Amerykanie stopowali te dążenia poszczególnych republik, zwłaszcza wtedy Ukrainy, do niepodległości. Słynny tak zwany Chicken Kiev Speech Busha seniora. A takim też odpryskiem tej doktryny podtrzymywania słabej Rosji było choćby namówienie Ukrainy, aby pozbyła się swojego potencjału nuklearnego, czyli tak zwane memorandum budapesztańskie. Więc ta doktryna dzisiaj ewidentnie przegrywa, tym bardziej przy silnych, hegemonicznych Chinach. Amerykanie muszą rozwiązać kwestię rosyjską, tak? No bo Rosja nie jest jakimś powiedzmy potencjałem gospodarczym silnym, ale przede wszystkim ten potencjał nuklearny daje jej gwarancję, czy daje pewien potencjał, tak? Daje jej możliwości właśnie wpływu na tak zwane relacje geopolityczne i Putin z tego korzysta. Tak? Mhm. A czy spodziewa się pan, że Amerykanie dadzą takie przyzwolenie, by Krym pozostał w rękach rosyjskich po zakończeniu tego konfliktu? No myślę, że nie, że teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, to oczywiście my możemy gdybać, to są pewne założenia teoretyczne, abstrakcyjne, ale myślę, że ten punkt wyjścia do rozmów będzie taki, kiedy Ukraina powróci do swoich właśnie naturalnych granic przed wojny, tej wojny, która się rozpoczęła rok temu. Kiedy, owszem, padł ostatnio wątek ataku, ofensywy na Krym ze strony ukraińskiej,
Europejskiej, czego Amerykanie nie podnieśli, nie było jakiegoś entuzjazmu z ich strony. No bo wiadomo, teraz kluczowy jest ten front wschodni, ta ofensywa Putina, bo nie wiemy, w jakim kierunku ona pójdzie, czy właśnie, czy ona tyle zmobilizuje i zgromadzi wokół siebie inne państwa, właśnie tego typu jak Chiny, Iran, Syria, a może Brazylia, czy inne kraje właśnie ze sfery azjatyckiej, myślę tutaj o Pakistanie czy Indiach, ale to czy na tyle będzie atrakcyjny Putin, tak, aby właśnie zaproponować tym krajom taki rodzaj koalicji. Ewidentnie on dąży do tego, żeby to był taki jakiś element powtórki zimnej wojny, tak, żeby ten świat się podzielił geopolitycznie na takie dwie w miarę wyrównane właśnie strony konfliktu. Amerykanie ewidentnie do tego nie dążą, tak? No bo wiedzą, że to jest zaprzepaszczeniem i globalizacji, i tych procesów, które udało się, tych osiągnięć, można być cywilizacyjnych i pewnego pokoju, tak zwanego Pax Americana, które udało się osiągnąć po 1989 roku. Czy będą w stanie to zrobić, przeforsować swój punkt widzenia, to czas pokaże. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, panie doktorze. Naszym gościem był amerykanista dr Marek Kawa. Cała rozmowa na radio.opole.pl.